Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim Halo. To śliczne logo UNSC oznacza, że wróciliśmy do Halo 4. A wracamy z tego powodu, że zacząłem sobie wrzucać różnego rodzaju gry z serii Halo na Xboxa One. Oczywiście to wszystko jest wstecznie kompatybilne, więc możemy sobie wrócić do tamtych czasów, co jest średnio przydatne, bo w sumie mamy wszystko w pakiecie Master Chief Collection. Ale myślę na takim jednym porównaniem i sobie dlatego wracam do tych starych rzeczy. Jest gość. Jezu, nie ma osłony. Oddam go tak. Jest, dobra. Pierwszy zabity, super. O, zwiechę miałem, wy pewnie tego nie widzicie. O, i te zrzuty nienawidzone przez wszystkich. I cóż, Halo 4, ach, jak ja uwielbiam tę serię. Macie tam gdzieś moje... Super. Macie gdzieś tam moje zestawienie najlepszych gier serii Halo i Halo 4 jest bardzo wysoko, żeby może nie spoilować, ale kurczę, to jest takie... To jest to, co uwielbiam, wiecie co? Gram sobie już dosłownie chwilkę. Zrąbałem. Gram sobie dosłownie chwilkę i bardzo chwaliłem multiplayer w Halo 5, bo uważam, że no... wypadło strasznie fajnie, unowocześniona... unowocześniony klasyczny gameplay w ogóle, ale unowocześniony klasyczny gameplay to jest tutaj. To jest po prostu wszystko, za co uwielbiamy Halo. Zgin, zabity jest. Tylko, że no mamy wszystko, co wyrzuciliśmy w jakieś takie archaiczne rozwiązania, to co jest absolutnie koniecznie zostało. O, kolegę przylepiłem. Wszystkie archaiczne rozwiązania poszły gdzieś tam w cholerę. Dobrze, że go zabiłem, chociaż to tak na pocieszenie. I to, co musi być, żeby trochę wszystko zdynamizować, to jest. Parę z tych rzeczy porzucono w piątce, ale no na przykład sprint. Sprint jest, sprint musi zostać, sprint nie musi być umiejętnością pancerza. Są właśnie umiejętności zrobione dużo lepiej niż na przykład w Reach i one chyba już z nami zostaną, skoro pociągnięto je jeszcze lepiej w Halo 5. Ale tutaj jest... Czekajcie chwilę, dzięki. O, te zrzuty, nienawidzone zrzuty, które ja bardzo lubię. Za wcześnie! Za wcześnie. Które ja bardzo lubię, bo po prostu gwarantuję ci, że zawsze dostaniesz jakąś super giverę. O, jak ja to lubię. Chyba moja ulubiona broń. W ogóle. I czwórka. A czwórka jest taka... Wracając do mojej myśli. Czwórka to jest idealnie klasyczne Halo, tylko właśnie pozbyta archaizmów i dodana to co musi być w dzisiejszej grze. No bo tak, to jest absolutna klasyka, no w piątce wiadomo zamieszano bardzo z gameplayem, co ja sobie bardzo cenię, bo nie wyobrażam sobie, żeby Halo stało w miejscu, no ale jak tutaj wróciłem, to jednak strasznie mi tam czegoś brakuje i w sumie nie wyobrażam sobie, żeby następna część Halo miała być jakimś powrotem do staroci, poczekajcie. Teleportujący się Spartaniem. Nie wyobrażam sobie, żeby jakaś potencjalna kontynuacja była powrotem mocnym do korzeni i wyrzuceniem tego, co było w piątce, bo wątpię, żeby to tak wszystko działało. Raczej, jeżeli za tym wszystkim stoi jedna ekipa i jedna jakaś myśl, to będziemy cały czas szli do przodu. Zabity. Teraz drugi. Nie, było ich więcej. No, a w czwórkę mi się gra rewelacyjnie, to po prostu, Boże, byłem zszokowany, ile mam tutaj... asysta tylko. Ile mam tutaj statystyk. O, w tym oryginalnym Halo 4. Ile mam tutaj nabitych godzin, ile mam zabitych gości i w ogóle. A, w powietrzu, ciach. Gdzie on jest? Nie, źle podniosłem w ogóle. I no, to jest chyba Halo, na którym spędziłem najwięcej czasu. Co oczywiście nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę do kąta. Biorąc pod uwagę, że no, zacząłem przygodę z Halo 3. W czasach, kiedy, wiecie, wydawanie kasy na multiplayer było frajerstwem. Potem Halo Reach, które nie do końca mi siadło. Nie do końca mi siadło w tym kontekście, że tamten nie ma. A, bywa szlak. Skąd was się tu tyle wzięło? Dwóm zdjąłem pancerz na pewno. A Halo Reach, powiedzmy, że grałem dużo, ale no nie aż tak, żeby... No jeszcze nie byłem tak wciśnięty jak obecnie. A macie wy. Jest! Jest! Przylepiłem! Aha. Nie zabiłem go. Dobra, co mamy za zabawki? Rozpylacz. Chodźcie tu. No, więc wyszła mi trochę taka laurka do Halo 4 i takie refleksje nad potencjalną przyszłością, która będzie na pewno tragiczna, ale...
Ale ogólnie, no, bardzo mało osób gra, ale widzę, że można na szczęście znaleźć komplet. Zaczynaliśmy 3 na 3, ale ludzie dochodzą w miarę. Są delikatne lagi, niektórzy afkują, tak jak mogliście widzieć wcześniej. Jednak no, fajnie do tego wrócić, posiedzę sobie tutaj jeszcze chwilę. No bo generalnie mamy tutaj wielką, niby mamy wszystkie playlisty, ale no, tak ze 3 są. Duża bitwa drużynowa, jest każdy na każdego i mały deathmatch, team deathmatch. To są te playlisty, które są, wiecie, sensownie można na nich grać, bo reszta to jest 5 graczy, 10 graczy, 0 graczy. I generalnie te wszystkie playlisty dostępne to jest strzelba. To jest przewaga tej starej edycji nad Master Chief Collection, bo Master Chief Collection albo wybieramy Halo 4 i losujemy wszystko, albo wybieramy jakieś playlisty, w których się Halo 4 zawiera, wiecie, duże bitwy drużynowe i tak dalej. No ale wtedy, no, czy będziemy grać w Halo 4, to już jest loteria. Czy tylu ich tam jest? Strzelba! Matko. No i co? Zaczynamy przegrywać. Dorżnąć go jest. No, tutaj widzę, miałem jakiś w ogóle zestaw. O, układanie zestawów. To było całkiem fajne. Mi tam pasuje. Strzelba! Szlak. Niektórzy tego nie znosili, w piątce od tego odeszli, ale to ja bardzo fajnie wspominam. Mogłem dzięki temu mieć i karabin, i karabin powtarzalny, i karabin automatyczny. Jeżeli chodzi o te takie bardziej podstawowe rodzaje uzbrojenia, to chyba miałem wszystkie, mam wszystkie odznaczenia zrobione, dlatego w ogóle tym dziadostwem strzelba prekursorów. Korzystam z tego dziadostwa prekursorów. Ale ona też jest fajna, ma dużą, bardzo szybko strzelność, więc jeżeli się już gościa złapie w celownik i się nie spanikuje, no to zawsze jest możliwość ładnego zarżnięcia. Skąd was się dwóch wzięło? Strzał, granat, przylep go, jest, podwójne. Uff. I on się nie wiadomo skąd wziął. Zostało 5 minut, więc już będziemy kończyć. Karabin snajperski. Wow. Na najgorszej możliwej mapie. Ach. Co? Mogliby przyjść, ale chyba jak na złość akurat się nie pojawią. Tam ktoś zdech. Pokażcie się. Śmignęło mi coś niebieskiego. Źle. Chodź tu. Kurczę, teleportujący Spartanie. Podejdę, ci wsadzę to w tyłek i zastrzelę. Jest! Uciekamy. Zostawimy pułapkę. A nie, to się nie mogło udać. Co mamy? O, teraz ja poszaleję ze strzelbą. Uwaga. Jak to się robi? Robi się to tak? No i wszyscy widzę w kupie jesteśmy. Skąd mnie strzelają? Chodź tu. O, tak się to robi, dobrze. I to by było na tyle. Ale było fajnie, ale było super. Oj. A, za wcześnie. Piącha, dobrze wymierzyć piąkę. Piąchę. Uf. No, były już na kanale jakieś filmiki z multiplayera Halo 4. To jest w ogóle chyba jakieś najczęstsze, co pokazuje z multi. Ale ciężko się dziwić. Strzelba! Ciężko się dziwić, bo naprawdę sobie cenię to, co tutaj zrobił Free for Free Industries. I ten ich pierwotny zamysł. A, z walce z dwoma to jest dobry wynik. Pierwotny zamysł, żeby zrobić jak najlepsze klasyczne Halo, to jak najlepsze współczesne. Współczesno-klasyczne Halo, no to myślę, że tutaj jest po prostu miodzio załatwiony. A już koniec, to sobie weźmiemy zestaw mój ulubiony. Prawie ulubiony. Ach. Wątpię, żebyśmy już ich dogonili, ale myślę, że wynik będzie całkiem zacny. Dobra. Ach. Tak to jest. Bardzo dobrze. Pokaż się. No to co, idziemy. Pierwszy. A, asysta. Drugi. Asysta. Nie udało się.
I to tyle z zestawu. No, coś tam poszło. Nie bij mojego kolegi, asysta. No i ma strzelbę. Trzymać dystans, trzymać dystans. Łepek trafiony. Granaty, Spartanie, przeciwnicy, nie. Otoczyło mnie. Jest coś? O! Taśma, no. Tak, precyzja wygrywa z głupią siłą. Dobra, to już chyba będzie koniec. Jednego nam zabiją i ogłoszą rozstanie się. O, ale jeszcze mogę go zarobić, jest jeden. Jeszcze mogę coś zarobić, jest drugi. Czy zdążę trzeciego? To wszystko się już nie liczy. Koniec. Dobra, to jest mój wynik. Myślę, że całkiem niezły. O, nigdzie mi tak dobrze nie ma jak w Halo 4. To jest naprawdę świetna odsłona. Uważam, że naprawdę dobrze, że została dawno temu doceniona świetnymi wynikami sprzedaży na koniec żywotu Xboxa 360. I myślę, że będę częściej do niej zaglądał właśnie w tej formie wstecznej kompatybilności, no bo... To wszystko, co oferuje Master Chief Collection, to wiecie, albo problemy z połączeniem się, albo to nie jest wystarczające zadośćuczynienie za rzeczy wycięte pierwotnie tutaj z starej wersji, jak na przykład właśnie Complete Playlist. Ja to strasznie lubię. Teraz dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, cześć!